dniach 17-18 listopada bieżącego roku w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy. Konferencja była organizowana w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Przykarpackim Narodowym Uniwersytetem imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Uczestnicy spotkania poruszyli różne aspekty bezpieczeństwa, nie tylko te związane z sytuacjami kryzysowymi, ale z jego wymiarem społecznym, ekonomicznym czy przyrodniczym. Omówione zostały projekty z tej tematyki realizowane w ramach programu ze środków Unii Europejskiej oraz nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027.